Leszcz, może też być leszcz. Piękna płociec, już ją widziałem, się błysnęła. No co, ja już jestem spełniony. Cześć, z tej strony Adam Niemiec. Bardzo serdecznie witam Was na kanale Adam Niemiec Fishing. Jestem w Nowej Soli. Chciałbym Was zaprosić na łowienie płoci leszczy, bo taki był zamiar. Okazuje się, że płoci jest teraz mało, możemy liczyć na jakieś leszcze. Chociaż nie wiem, czy słowo możemy liczyć to jest dobre słowo, bo zobaczcie, co jest nad wodą. Co było wczoraj nad wodą, mam nadzieję, że dzisiaj będzie lepiej. Przyjechałem do Głogowa na port katedralny. Chciałem dzisiaj sobie potrenować przed nagraniem filmu, bo nigdy tutaj nie byłem. Chciałem zobaczyć, co tu w wodzie pływa. Ostatnio nie było dobrych wieści, bo był lód. Podobno ten lód kilka dni temu odpuścił, a dzisiaj przyjechałem nad wodę. No i niestety znowu jest lód, więc muszę szukać czegoś innego. Tam przy drzewie widzę, że jest odmarznięte, natomiast tutaj przy samym brzegu ten lód jest... Zobaczymy, ile on tutaj ma. Pewnie około 1 centymetra. Także dzisiaj ryby z portu katedralnego mają wolne. Idę szukać innego miejsca. Port katedralny w Głogowie był zamarznięty, więc przemieściłem się do portu w Nowej Soli i miałem takie sprzeczne informacje. Jedni mówili, że jest zamarznięte, no ale drudzy mi powiedzieli, że jest odmarznięte. A jak się okazuje, tutaj też jest lód. Co za życie, no a wczoraj jeszcze tu zawody były. Zobaczcie, mówili przyjedź na ryby, będzie fajnie. W sobotę, w niedzielę tutaj były zawody i było wszystko ok. Przyjechałem w poniedziałek, bo chciałem zobaczyć, jak to łowisko wygląda. No i był taki lód, ale było słoneczko, więc liczyłem, że ten lód puści. Prognoza była taka, że miało być bez mrozu, więc liczyłem, że w nocy odpuści, a tutaj jeszcze w nocy przyrosło. No lód jest, myślę, że ze 3 razy tak gruby, jak był wczoraj wieczorem, bo specjalnie już po ciemku przyjechałem tutaj, żeby to sprawdzić. No. Dramat, no, trzeba jakoś się ratować. Jadę kupić jakąś linkę, ciężarek. Niestety nie zabrałem tego ze sobą, bo się nie spodziewałem takich warunków. Spróbuję sobie jakąś dziurę tutaj z brzegu wyciąć i łowić. Zapraszam na zakupy. Dobra, trzeba rankiem przez Nową Sól przejechać. No i tutaj jest nadzieja nasza, Brico Marché. Ciekawe, czy coś ciekawego znajdę, żeby zbudować jakąś konstrukcję do rozbijania lodu. Potrzebuję linki. Pewnie kawałka łańcucha, żeby ta linka o ten lód się nie przecięła. No i jakiś ciężarek, żeby to wszystko połączyć. No, mam nadzieję, że znajdę. Co my tu robimy? Nie wiem, co my tu robimy. Powiem Wam, że najchętniej to bym się zawinął do domu i zapomniał o tym mówieniu, ale to się zrobiło prawie 500 km, więc trzeba jakoś ten film ratować. No. Więc idziemy do Brico Marché, tak jak mówiłem podczas jazdy. Linka, łańcuch, jakieś obciążenie. No i będę próbował ratować sytuację nad wodą. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nagram to może teraz, bo później będzie za późno, bo tu to poniszczymy. Nasz niezbędnik składa się z... Jak to się nazywa, żebym Wam fachowo powiedział. Gustav Albers GmbH, to chyba nie o to chodzi. Zobaczcie, no solidny zawias, nie wiem ile tu może mieć, 15, 30, 50 cm zawias. Karabinczyk 6 mm, bo taki pasował tutaj w otwór. Linka 25 metrów, linki wybraliśmy. No i oczywiście rękawice. Czy to zadziała? To jest moje teraz... Mój pierwszy problem, który trzeba rozwiązać. Obawiam się, że nic z tego nie będzie.
właśnie a propos tego, co osoby tutaj robiły, to muszę powiedzieć, pierwszy raz takie coś widziałem. Ja zastosowałem sposób z tym zawiasem takim, który kruszył lód, natomiast tutaj widzieliśmy pana, który miał bańkę, nabierał do tej bańki wody, ona była oczywiście na lince, zarzucał i chyba ta bańka to był jeszcze lepszy sposób, co na rozbijanie lodu, to przynajmniej na taki cienki lód, być może jakby był grubszy lód, to jakiś metalowy element byłby lepszy, ale to, co ten facet zrobi, to w miarę szybko sobie na tyczkę taki tunel wyciął, więc różne są sposoby. Taką lukę, chociaż na plecionkę zrobić, nie? Tak powstała bardzo znana piosenka, nie wiem czy wiesz. Jak ktoś tak lukę zrobił, to później mówi My name is Luka. Przygotowania do łowienia były długie, ale mam nadzieję, że będzie warto. Wycięliśmy tutaj z Michałem, bo Michał mi też bardzo pomógł przy wycinaniu tej kry. No ile się dało, ile daliśmy radę zarzucić tą naszą konstrukcję, co zbudowaliśmy, to tyle wycięliśmy. Jako obrałem sobie odległość łowienia, zarzuciłem po prostu ciężarek mniej więcej na krawędź. Pierwszy raz ciężarek spadł na lód, na taflę lodu, więc wciągnąłem go do wody, zaczepiłem o klip, zarzuciłem drugi raz, jeszcze było za blisko, uważałem tafli lodu, więc skróciłem około pół metra, już trzeci rzut był ok, zarzucam pod samą krę, ile mogę najdalej zarzucam i tak obrałem odległość łowienia, żebym się nie zgubił, bo mam dwie wędki, jedną z mocniejszą, drugą z bardzo miękką szczytówką, to po tym określeniu tej odległości zmierzyłem sobie na kijkach, to jest około 14 metrów. 14 metrów od szczytówki, wędka ma 3 metry, czyli około powiedzmy 17 metrów od brzegu, tego miejsca co siedzę, ląduje mój zestaw. Tak jakby zacząłem na początku odmierzać odległość łowienia i ta odległość, no taka jaka była, taka jest, no tutaj nic wielkiego nie wymyśliłem, ale pomyślałem, że sobie sprawdzę chociaż jaka jest tam głębokość, bo pierwszy raz tutaj zarzucałem zestaw i pierwszy zarzut ciężarka, który wykonałem, doliczyłem do 4 i patrzę, że ten ciężarek, 30-gramowy ciężarek nadal nie opada na dno, tylko przy dnie widzę, że zawadza, plecionka zawadza o ryby, więc już później nie zarzucałem. O, ktoś do mnie dzwoni, ale będzie musiał poczekać. To, czy to słychać będzie? Przepraszam bardzo. 3 days later. Co to ja miał powiedzieć? Duchota, co jest dzisiaj taka? Jak zarzuciłem ciężarek, to się okazało, że ten ciężarek przy dnie widziałem, że gdzieś tam plecionka zawadza o ryby. To jest taki charakterystyczna oznaka. Nieraz to widziałem na kanale żerańskim. Więc za drugim razem już nie rzucałem. No, za dużego wyboru tutaj nie mam. Jak widzicie, mam kawałek tylko przestrzeni do łowienia. I będę tam łowił. No, skoro wyczułem, że tam są ryby, to tam będę łowił. Nie będę też obficie nęcił, żeby tych ryb jakoś tak nie tym hałasem nie spłoszyć. Przynajmniej na samym początku. Podam ze 2-3 koszyczki zanęty z grubymi przynętami, bo może to powinienem powiedzieć na starcie, zależy mi na dużych rybach. Port w Nowej Soli słynie z pięknych płoci i głównie po te ryby chciałem tutaj przyjechać. Natomiast w ostatnim czasie okazało się, że tych grubych płoci tutaj prawie nikt nie łowił, tylko się trafiały duże leszcze. No ja tak na takie ryby też się nie obrażam, więc jakbym złowił leszcza 2-3 kilo, to będę przeszczęśliwy. Chociaż złowię cokolwiek, to będę szczęśliwy przy tych warunkach. No ale myślę o dużych rybach, więc na początku nie będę dodawał jokersa i zobaczę, jak tutaj się sytuacja wyklaruje. Nie mam konkurencji, więc tak jakby zakładam, że nawet jak to moje nęcenie nie będzie perfekcyjne, to tak no, nikt tutaj nie zrobi mi konkurencji i nie zrobi nic lepszego. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj jest dosyć głęboko, więc po zarzuceniu zestawu tak jakby prostuję cały zestaw. Zarzucam, oczywiście dolatuję do klipa, będę hamował, żeby przypon wyprzedził koszyczek. Dojdzie to do dna, to wszystko będzie tak jakby ta plecionka będzie prosta. Przy takiej głębokości, jak będę odkładał wędkę na feeder arm, no to będę musiał odzyskać bardzo dużo tej plecionki, która się układa, jak wpada do wody, to ona się układa mniej więcej tak. A zależy mi, żeby ona była prosta, więc ten łuk, który będę wybierał, to akurat mi pozwoli, żebym wędkę mógł
przestawić do boku. Nie śpieszę się, tych koszyczków, tak jak powiedziałem, nie będzie dużo. Trzy koszyczki na start, czekam te pół minuty, żeby ten koszyczek opadł na dno, żeby ta zawartość się z niego uwolniła, żeby nie było tak, że ja zbyt pochopnie, zbyt szybko będę chciał ten koszyczek wyciągnąć z wody i tak naprawdę całą tą zawartość, która powinna mi tam stworzyć jakieś miejsce dla ryb, ja to wyciągnę razem z koszyczkiem, czy odciągnę to powiedzmy metr bliżej. Cały czas gdzieś te kry tam przeszkadzają, chociaż nie jest to bardzo upierdliwe, myślę, że będzie gorzej. Zobaczymy, jak będzie z holem ryb. Może tutaj będzie potrzeba więcej jakichś takich zdolności ekwilibrystycznych. Co to są grube przynęty? Daję parę ziarek kukurydzy, kasterów i troszkę białych pinek. Niewiele, po parę sztuk wszystkiego. Chociaż to widać w koszyczku. Zanętę mam dosyć ciemną, bez gliny. Dużo jej nie przygotowałem, bo mam zamiar tak jakby podawać tylko to, co w koszyczku, bez wstępnego nęcenia. Więc typowa zanęta leszczowa z grubymi przynętami. A co się wydarzy, to zobaczymy. Stoper, gdy tutaj odkładam, może to jest taka mało cenna informacja, nie jest jakaś niezbędna. Natomiast zawsze zaczepiam się za platformę, więc jakbym zawadził, źle odłożył, nawet jak on mi spadnie, to nie muszę po niego gdzieś tam sięgać, pod bierakiem go wyławiać, tylko jest zaczepiony. Więc to jest też bardzo wygodne. W pojemniku mam, tutaj w tym mieszalniku mam zanętę przygotowaną na dzisiejsze łowienie, a taką porcję, którą będę na bieżąco używał, to będę przygotowywał sobie w tym pojemniczku. Tu będę dbał o to, żeby ona miała odpowiednią konsystencję, żeby była odpowiednio nawilżona, bo w tym pojemniczku ona jest dosyć sucha, więc nieraz jest to fajne, no bo jeśli chciałbym zwabić ryby w łowisko i spowodować, żeby coś się w tym łowisku zadziało, no to taka sucha zanęta, wiadomo, będzie lepiej pracować niż zanęta, do której się doda wody. Natomiast tutaj jest dosyć głęboko i na razie jeszcze nie będę używał tej bardzo suchej mieszanki, tylko troszeczkę do niej wody dodam. Ale mam gdzieś tam odłożoną na bok tą bardziej suchą mieszankę, więc jeżeli to nie będzie przynosić efektu, no to wtedy będę próbował jakoś te ryby zwabić w stanowisko. Dopiero jak przyjdą tutaj w tym rejonie, zobaczę, że one się kręcą, no to wtedy będę znowu podawał bardziej mokrą mieszankę. Jeżeli by się okazało, że na przykład przypłyną leszcze, a przy leszczach często jest tak, że jak one przypływają, to już ta zanęta je tak średnio interesuje. Czasami ona jest niezbędna, ale czasami bywa tak, bardzo często bywa tak, że po prostu one potrzebują, żeby im podawać przynęt. Czyli się podaje wtedy jokersa, kastery, cięte dendrobeny i wtedy wystarczy koszyczek z tymi przynętami podawać z gliną. Ta zanęta jest niepotrzebna. Od kilku lat współpracuję z firmą Gomar, która sprzedaje świetnej jakości robaki. Tym razem znowu stanęli na wysokości zadania i mam do dyspozycji piękną ochotkę, jokersa, kastery, pinki, białe robaki. Mam nadzieję, że te przynęty skuszą jakąś piękną płoć. Branie nastąpiło w drugim zarzucie, po prawie 5 minutach, ale chyba to będzie okoń, mam wrażenie, jakiś, bo tak przy dnie muruje, albo płoć. Zobaczymy. No tak jak przypuszczałem, okoń. Ale ładna rybka, piękny okoń. Zmierzyłem na miarce 24 cm. Oczywiście ryba do wody. No dobra, pierwszy etap zaliczony. Ryba złowiona. Także na zero dzisiaj nie zejdę. Jeszcze jakby do tego okonia doszło parę płoci, w tym jedna taka ponad 40 cm. Leszcz ponad 60. No to byłbym spełniony. Może nie być łatwo, bo tak jak ostatnio tutaj rozmawiałem z Tomkiem. Tomek, bardzo dziękuję za podpowiedzi. A propos łowienia, no to Tomek mi powiedział, że trzeba łowić troszkę dalej od brzegu. Około 30-35 metra. No ja nie mam takiej możliwości. Tak jak powiedziałem, łowię 14 metrów od szczytówki. Łowię powiedzmy w połowie tego dystansu, co mi polecał Tomek. No ale takie są warunki i muszę się do nich dostosować. Po zarzucie muszę trochę tą plecionką manewrować, żebym, ojejku, omijał kry. No nie udaje mi się niestety. O, teraz chyba pykło. No niestety. Ten rzut chyba będę musiał potraktować jako
taki treningowy albo nęcący, bo zawadziłem o krę i nie mogę zatopić plecionki. No i co to teraz będzie? Okoń będzie? Muszę teraz tak umiejętnie holować, bo ta ryba idzie pod krę. Tym razem branie po 3 minutach, 3.20. Ale już nie walczy tak jak tamten okoń, więc może będzie... No to jest płoć. Jak na płocie, które wędkarze łowią w Nowej Soli. To jest mała płoć, ale ona pewnie też ma... Nie ma 30 cm, ma 29. Pocieszam się tym, że to jest początek i jeszcze jest szansa na większą rybkę. No piękna rybka. Więc wypuszczam i może będzie następna. Branie było bardzo wyraźne. Mam tutaj delikatną szczytówkę, ale branie, no nie dało się jego nie zauważyć. Jeśli na kanale żerańskim o tej porze bym łowił, no to bardzo często jak biorą leszcze przeważnie, no to trzeba się domyślać, czy to jest branie, czy nie. No, dokładnie na tej samej szczytówce, ale tutaj było piękne zabranie, więc wiedziałem, że to jest ryba. Ta ryba już inaczej walczyła jak ten okoń, bo okoń takie gwałtowne skoki do dna robił, natomiast ta ryba była bardziej stateczna, chociaż też czułem jej opór. Ona bardziej jednostajnie chciała odpływać bez takiego szarpania. Ciekawe, jakby taka 40 zawalczyła. O! Teraz ja miałem jakieś wskazanie. Nie wiem, czy to była obcierka, bo akurat się troszkę przesunąłem. Wyglądało, jakby była jakaś obcierka, ewentualnie takie niepewne branie, bo szczytówka tylko się wygięła i wróciła. Zobaczę. Jeżeli będą kolejne płocie, mam przygotowane gotowane konopie, więc będę chciał, zmienię koszyk na open window i będę chciał podawać troszkę więcej przynęt, które, no mam nadzieję, tym płociom będą pasowały, czyli kastery, konopie, mam też zmieloną kukurydzę, troszkę pinek. Panie, ja tu zaraz będę musiał z klipa jeszcze odpinać. No to jest ładna ryba. No to jest fajna ryba, no taka ryba, to już jestem szczęśliwy. Też wygląda na płoć, tylko chyba dużo większą, jak ta poprzednia. Co nam tu pokaże los? Czym nas obdarzy? Nie, to nie jest jakaś duża ryba. Widziałem, jak się mignęła, tylko taka waleczna. Co to jest, płoć czy okoń? Bo aż... Leszczyk. Troszkę większy, ale... Ale leszczyk tak zawalczył na początku. Brał na dwa razy, tak jak mówiłem, miałem jakieś wskazania, ale grubiutki taki obywatel. Służy ci ta tutaj oderka, bracie. No to nie jest na pewno też ryba, którą tutaj wędkarze miejscowi by się chwalili, ale... Ja lubię każde ryby. Piękne branie, fajna walka, więc jestem zadowolony. Na razie jeszcze tych konopi nie otwieram. Był leszcz. Nie wiem, czy leszczom będą te konopie pasować. Jeżeli by się rozkręciła tak sytuacja, że rzeczywiście by było super, bym widział, że te ryby pewnie żerują, są nakręcone, to być może spróbowałbym, jak już bym, powiedzmy, był usatysfakcjonowany łowieniem leszczy, no to bym dodał może konopi i bym próbował jeszcze dużą płoć złowić. Ale na razie jeszcze tych konopi nie dodaję. Zobaczę, bo co tu w łowisku będzie? Będę chciał łowić to, co jest po prostu. Czy leszcze, czy płocie. Te ryby, które tutaj żerują, będę chciał łowić. Jeżeli by się okazało, że zauważę, że pojawiły się w łowisku leszcze i też te brania tych leszczy są regularne, no to wtedy na leszcze będę chciał dawać im jokersa, mam przygotowanego jokersa. Na razie jeszcze go nie dodaję, bo nie wiem, jak tu jest z tymi drobniejszymi rybkami, typu jazgarze, okonie. Nie chciałbym w takie rybki się wdać, wolę łowić pojedyncze, większe ryby.
Ale jak przypłyną leszcze, to najprawdopodobniej ten Jokers będzie pożądany, żeby tam dodawać, żeby te leszcze utrzymać, żeby one tutaj tego miejsca się właśnie pilnowały. Jest kolejna ryba. Miałem krótki przestój, ale zmieniłem koszyczek. Zmieniłem na open windowa taki zabudowany koszyczek, w którym chciałem podawać przynęty. W związku z tym, że tu jest głęboko, to... A wcześniej łowiłem koszyczkiem hexmeshem, który gdzieś tam uwalniał jakieś cząstki zanęty w toni. A zależało mi na tym, żeby ta cała moja zawartość pozostawała na dnie. Ale to nie przynosiło efektu, nie miałem żadnego brania. Miałem dwa zarzuty na pusto, więc wróciłem z powrotem do hexmesha. No i 4 minuty i nastąpiło branie. Jest kolejna ładna ryba, nie wiem co to jest. Będzie pewnie płoć albo... Nie wiem, już nie chcę nawet przypuszczać. Myślę, że może być ładna płoć. Leszcz, może też być leszcz. Piękna płoć jest, już ją widziałem, się błysnęła. Także chyba coś musi się w tej toni odrywać, żeby ta ryba dostała sygnał, żeby zejść do dna. No to jest największa płoć, jaką złowiłem w tym roku. Zobaczcie. Przez szklane szkiełko. No dobra, teraz poważnie. Michał za nie mówił. Podniosłem rybę, chciałem... Nie widział, jak podobrałem. Zobaczcie, no to jest piękna płoć, przepiękna. Uwolnię ją z haczyka, już trzeba ją pewnie trzymać tutaj. Zobaczcie, no to jest ryba... Żartuję, jeszcze pysk. No ale dobra, pysk jest. Nie wiem, która płetwa jest dolna większa, czy górna. Ta górna chyba 37 cm na pewno, takie 37,5. 37, no przyjmijmy. Więc przepiękna ryba. Ta rybka jest godna, żebym zszedł z kosza. Mam nadzieję, że nie wjadę. Jak wjadę, to będą fajne ujęcia. Ja ją wypuszczę z ręki tutaj. Zobaczcie. Usiądę sobie na podnóżku. Trochę jeszcze kry lodowej jest. Ona już chce odpływać, więc ja jej to umożliwię. Płyń, kochana. No co, ja już jestem spełniony. Ale myślę, że może być jeszcze większa ryba. Otworzę konopie, bo być może te konopie też jeszcze spowodują, że ładne płocie nam tu zagoszczą w łowisku. Zakładałem na haczyk wcześniej pinki, ale przewaga była ochotek. Teraz spróbowałem na same pinki. No i miałem jakieś takie delikatne wskazanie. Widzę, że jedna pinka jest delikatnie ugryziona, ale to chyba nie jest przynęta, którą rybom najbardziej pasuje. Więc wezmę kastery. Kastery. Jeden, dwa kastery. Jeden kaster. Dzień dobry. Słabo. Coś tam bierze, ale szału nie ma. Więc założę kastera, którego dodaję do zanęty. No i do tego kastera dołożę ochotek. Nie będę żałował, no bo nastawiam się na grubszą rybę, więc tych ochotek dam, nie wiem, 4-5 może, żeby ten pęczek tych ochotek był wyraźny. Tę płoć, którą złowiłem, tę dużą, no to ta ochotka była zmiażdżona. Praktycznie nie było widać, że płoć, nie wiem, wybrała sobie pojedynczą larwę, tylko po prostu zjadła całą tą pajdę i myślę, że to jest mały haczyk troszkę na taką pajdę. Kurczę, niedługo będę musiał w okularach zacząć łowić. Albo ręce se wydłużę. Możecie w komentarzu napisać, co lepsze. Piękna, wyraźna przynęta. Do koszyczka przygotowuję sobie troszkę kasterów. Tutaj mam blendowaną kukurydzę i konopię. I tym wypełniam koszyk. Ale nie ubijam bardzo mocno tego koszyczka. Tak, żeby ta zawartość nawet podczas opadania się oderwała.
kurczę, jakie to było delikatne branie. Takie kanałowe ugięcie, bym powiedział. A jest ryba, czyli ta ryba chciała bardzo delikatnie, duża przynęta i bardzo delikatne branie. Ciekawe, co to będzie za ryba. Czy to będzie leszczyk, czy to będzie może następna duża płoć? Chociaż mam wrażenie, że jeżeli płoć, to będzie mniejsza od tej poprzedniej, ale obym się mylił. Chyba leszczyk będzie. Bo to takie branie leszczykowe właśnie, tak jak u nas na kanale te leszczyki biorą. Leszczyk. Zgrabne, bardzo zgrabne te ryby są. Ładny pokrój ciała mają. Chyba pewnie zacięta za dolną wargę, tak jak należy. Ale bez wypychacza, mimo wszystko, że jest płytko zacięta, to chyba nie pójdzie. O, taka rybka do wypuszczenia. Six and a half hours later. Jak rozmawiałem tutaj z wędkarzami, którzy łowią tutaj na co dzień, no to mówili, że wybraliśmy słabą porę roku, że to najgorszy okres na ten port. No ale trzeba łowić, jesteśmy nad wodą, trzeba to wykorzystać najlepiej jak możemy. Więc też rozmawiałem z nimi i poradzili, że warto zostać do wieczora, bo wieczorem mogą być duże płocie i to jest ten czas, że można przyjść i połowić. Nawet tutaj kilku wędkarzy przyszło na wieczorowego, więc ja też zostanę na wieczór i zobaczę, co z tego wyniknie. No nawet nie próbuję zgadywać, co to za ryba jest, ale jakaś fajna rybka. Łowiłem haczykiem 16 N20, to jest dosyć duży haczyk, nawet jak na 16. A teraz zmieniłem na też 16, ale haczyk model N40. To jest zasadnicza różnica, to jest tak jakby 20 N20, tak jakbym ze dwa rozmiary haczyka zmniejszył. Nieduży haczyk, dwie ochotki. Jest ryba. Teraz muszę delikatniej holować, no bo mam 10 na przyponie. Wtedy miałem 11, więc troszkę grubiej. No to jest płoć. Także może jeszcze na wieczorowego kilka płotek się uda złowić. Kolejna piękna płoć. Zaraz, ile ona może mieć? 30, prawie 35. Także solidna ryba. Wystarczyła zmiana haczyka na mniejszy i od razu miałem pewne branie. Ryba do wody oczywiście. Michał, no jak na razie ta zmiana haczyka to był trafiony pomysł, bo miałem wrażenie, że mam ryby w łowisku, miałem jakieś wskazania, nie mogłem zaciąć ryby, te brania tak jakby były odpuszczane, jakby ryby rezygnowały. Natomiast gdy zmieniłem haczyk, no to brania następują dużo szybciej, no i są zacięte ryby, co prawda chyba nie jest płoć, tylko krąb. No ale coś się dzieje, cały czas coś się dzieje. Taki krąpik, nie za duży, ale pięknie walczą tutaj te ryby. Ja jeszcze nad wodą troszkę zostanę, ale pewnie powoli już będziemy kończyć nagrywanie filmu, bo już światło się kończy, więc aparaty nie będą dobrze tutaj pokazywać. Po prostu jakość filmu ucierpi na tym, jakbyśmy zostali dalej kręcili. Także na podsumowanie, no co mogę powiedzieć, no na pewno to był ciężki dzień. Muszę się przyznać, tak rozmawialiśmy z Michałem. Michał mówi, słuchaj, 9 na 10 wędkarzy jakby tu dzisiaj przyszło nad wodę, to by pewnie odpuściło łowienie. I ja mu powiedziałem, ja też bym to łowienie odpuścił. Słuchajcie, no tu było ponad centymetr lodu, tak mi się wydaje. Niektórzy mówią, że nawet z 1,5 centymetra. Odwiedziliśmy
sklep, żeby zaopatrzyć się w sprzęt do rozbijania lodu. Kurczę, coś mnie te ryby tutaj oszukują. Przygotowaliśmy sobie łowisko. Kilka ryb udało się złowić. Może to nie jest dużo ryb jak na to łowisko, ale tak jak twierdzą miejscowi, to wybraliśmy sobie najgorszy okres teraz na wędkowanie. Cieszy mnie parę tych większych płotek. Płotek, płoci. Jakieś tam leszczyki się trafiły, krąpie. Więc dzień jak najbardziej udany i mam nadzieję, że być może jak się zrobi ciemniej, a kamera jeszcze będzie dawała radę, to jeszcze uda mi się jakąś ładną płoć zaprezentować do kamery. Kurna, co to było? Co to jest? Idzie tempo, taki nie wiem, podpięta ta ryba jest? Nie, chyba zacięta jest. Skusiła się na białego robaka, tutaj mnie Michał podpuścił, żeby zrezygnować z ochotek, bo te brania na ochotkę były takie niepewne, ale jest kolejny krąb. Jeszcze powalczę, może jeszcze się uda coś złowić. Co on ma tu w pysku? Ma ochotkę jakąś, ale skąd ta ochotka się wzięła? Biały wymemlany, więc być może te białe robaki, jakieś tu skórki. Kurczę, może białe robaki to jest dobry temat. Teraz idę Michała tropem, białe robaki. No muszę się przyznać, że zastosowałem pewien fortel na koniec, bo nie mogłem, parę brań miałem takich fałszywych, nie mogłem zaciąć ryby. Michał mnie podpuścił, żeby zrezygnować z ochotki, łowić na białe robaki. No i na tego białego robaka złowiłem krąpia. Ale później nawet pomimo łowienia na białe robaki czy pinki, też nie mogłem tych ryb zaciąć. Więc wziąłem haczyk numer 10. No i się okazało, że można zacinać ryby. Także jeszcze tutaj pewnie, nie wiem czy to będzie widać na filmie czy nie, przynętą były 3 białe robaki, barwione tam różne kolory. I taki krąpik wybrał sobie te robaki. Światło już jest słabe, więc ja się będę z Wami żegnał. Bardzo dziękuję, że zostaliście do końca filmu. Zapraszam na kolejne filmy na kanał Adam Niemiec Fishing oraz na mój profil na Facebooku o tej samej nazwie. Dziękuję, do zobaczenia.